Witam wszystkich bardzo serdecznie. Kolejny raz udało nam się spotkać z panem doktorem Zbigniewem Martyką. Dziękuję, że znalazł pan czas. I dzisiaj chcę podrążyć temat probiotyków, bo temat wydaje mi się bardzo ważny, a osoba, z którą będę rozmawiać, dużo na ten temat może mi powiedzieć, więc chciałabym, panie doktorze, zapytać o taką rzecz, bo oczywiście jest przekonanie, że bakterie to są... Z bakteriami trzeba walczyć, ale my oczywiście nie chcemy rozmawiać o tych złych bakteriach, tylko o tych dobrych. Może pan tak ogólnie powiedzieć, co to są dobre bakterie? Dziękuję za zaproszenie. Dobre bakterie to są te, które nie powodują chorób. Mało tego, to są te, które są niezbędne dla zachowania prawidłowych funkcji organizmu, czyli dla naszego zdrowia. One są niezbędne, konieczne i po prostu nie możemy się pozbyć tych bakterii. Gdyby się tak stało, to niestety nasz organizm będzie w bardzo kiepskiej kondycji i sądzę, że nie mógłby się utrzymać przy życiu. A mówiąc o probiotykach, należy wspomnieć również o prebiotykach, bozbiotykach, synobiotykach. Tak, no probiotyki to są właśnie bakterie te korzystne, saprofityczne, które są niezbędne dla potrzeb fizjologicznych naszego organizmu. Synbiotyki to są składniki bakteryjne plus odżywka, która jest w jednej kapsułce, ta na której podłożu bakterie mogą się rozwijać, kolonizować nasz organizm. Postbiotyki to są właściwie pozostałości po bakteriach, po których został kod genetyczny, geny, które też w jakiś sposób mogą wpływać na nasz organizm, choćby stymulując układ odpornościowy. Także to wszystko się wiąże po prostu ze sobą. Wiele się teraz mówi o tym, że jelita to nasz drugi mózg. Tak, ze względu na ilość komórek nerwowych, kępki Peyera, które tam są, to są środki immunologiczne, dzięki którym możemy zwiększać odporność naszego organizmu, ale też zawarte jest bardzo dużo komórek nerwowych i to wpływa, zresztą w ogóle zdrowie jelita wpływa na nasze ogólne zdrowie, tak jak niektórzy gastrolodzy podają w swoich badaniach naukowych, w około 70%, a więc to mówię, to jest kwestia i odporności, i flory bakteryjnej jelit, i komórek nerwowych, układu nerwowego. To wszystko jest szalenie ważne. Każdy organ nie może być izolowany. W naszym organizmie to wszystko współgra harmonijnie i nie możemy się skupiać na jednym organie, na jednym narządzie, ponieważ wszystko jest ze sobą powiązane. No dobrze, ale mamy naturalne probiotyki, mamy zakwasy, kiszonki. Czy myśli pan, że ilość tych kiszonek, warzyw zrobionych na zakwasie wystarcza w potencjalnej naszej diecie teraz, w tym czasie, wystarcza, żeby zapewnić rozwój tych dobrych bakterii, utrzymać ich rozwój? Były kiedyś badania, które Ilya Mecznikow, taki pionier w zasadzie probiotyków, wykonywał na bułgarskich wieśniakach. Oni spożywali właśnie dużo takich kiszonych, naturalnych produktów i kwaśnego mleka. Cały czas mówimy o tych naturalnych produktach. Nie można tego mylić na przykład z kwaszonymi ogórkami, z kwaszoną kapustą, bo to jest zupełnie nie to. Zresztą proszę zobaczyć, dawniej jeżeli mieliśmy naturalne mleko, które się kwasiło, to po jednej dobie połowę już było serwatki, prawda? A dzisiaj kupujemy jogurty, na których pakowaniu pisze, że zawierają żywe kultury bakterii i termin przydatności do spożycia miesiąc na przykład. I tam nic nie fermentuje. Ja pamiętam jeszcze z czasów moich studiów, kiedy kupowałem sobie jakiś tam jogurt czy serek smakowy i tam był termin przydatności do spożycia 24 godziny i trzeba było jeszcze trzymać w lodówce. I to rzeczywiście mogło zawierać naturalne składniki zdrowotne, bakterie, ale te dzisiejsze, no jedno wyklucza drugie. Albo tam są konserwanty, które działają szkodliwie na nasz organizm i niszczą, nie dopuszczają do rozwoju flory bakteryjnej. Jeżeli nie dopuszczają, no to ta flora bakteryjna nie jest fizjologiczną, zdrową florą. Więc myślę, że to jest po prostu za mało. Owszem, na pewno lepiej, jeżeli jemy kiszone rzeczy, naturalnie kiszone, jeżeli sami sobie możemy zdrową kapustę kisić, zdrowe ogórki kisić, niż kupować w sklepie te kwaszone. Pytanie, czy to wystarczy? Na pewno lepiej, niż gdybyśmy tego nie spożywali, ale w dzisiejszych czasach okazuje się, że ogromną rolę odgrywają właśnie te dobre probiotyki, te przebadane, którymi powinniśmy na co dzień uzupełniać naszą dietę. A ważniejsza jest ilość czy różnorodność probiotyków? Jedno i drugie. Różnorodność. Na pewno jest większa możliwość spożywania
zróżnicowanych bakterii, to jest bardzo dobre dla organizmu, chociaż najważniejsze wydają się bakterie z grupy Bifidophilus, Lactobacillus. W tych przypadkach stwierdzano w badaniach klinicznych najbardziej pozytywne efekty, ale ilość również, bo jeżeli mamy tych bakterii zbyt mało, no, to jest kwestia dostania się do przewodu pokarmowego. Część wiadomo, że ulega zniszczeniu przy przechodzeniu przez żołądek. Odpowiednia ilość jest również konieczna, a więc i ilość, i rodzaj. Czyli jeżeli regularnie będziemy probiotyki przyjmować, to rozumiem, że one w tych naszych jelitach namnożą się i się utrzymają, ale... No nie do końca, nie? One giną, dlatego należy systematycznie to przyjmować. Myśmy powiedzieli, to nie jest tak, że my mamy florę bakteryjną, ten układ immunologiczny może tak samo niszczyć konkurencja, poza tym rodzaj spożywanego pokarmu predysponuje do rozwoju jednych bakterii, które na przykład pomagają w trawieniu, rozkładają określony rodzaj pokarmów. Jeżeli zmieniamy sposób odżywiania, to dostarczamy warunki korzystne dla innych bakterii, które się namnażają. Niezdrowa żywność to zła flora bakteryjna i podawanie odpowiedniej flory bakteryjnej staje się tutaj kluczowe, ale oprócz tego utrzymanie diety, dzięki której te bakterie mogą utrzymywać się przy życiu. Czyli jedno bez drugiego nie funkcjonuje? Nie funkcjonuje. Proszę mi powiedzieć teraz tak, bo dla mnie bardzo ciekawe było w momencie, kiedy zaczęłam przyjmować probiotyki, jak w warunkach laboratoryjnych tworzy się probiotyki. Je przecież zamykamy później w kapsułce, one muszą przeżyć drogę przecież przez cały układ pokarmowy i jeszcze lądując w jelitach muszą... Namnożyć się. Tak, dokładnie. No tutaj jest kilka, no, po pierwsze, jeżeli spożywamy, nie wszystkie bakterie giną w żołądku, no bo weźmy na przykład ktoś sobie tam spoży jakiś produkt skażony salmonellą, prawda? Gdyby wszystkie bakterie ginęły w żołądku, no to nie doszłoby nigdy do żadnych zatruć pokarmowych, więc część bakterii na pewno może przejść i przeżyć. A oprócz tego przy produkcji stosuje się na przykład taką mikrokapsularyzację, czyli mikrokapsułeczki, które te bakterie, te kolonie bakterii są otoczone jakimiś mikrokapsułkami, oprócz tego są zamknięte w dużej kapsułce. I to zwiększa szanse ich przeżycia i dostania się do naszego przewodu pokarmowego. No w praktyce jest to skuteczne, ponieważ jak widzimy przy podawaniu tych probiotyków stan zdrowia pacjentów się poprawia, więc te bakterie jednak docierają i przeżywają. No dobrze, to jak to jest w takim razie, że wskaźnik CFU, mam nadzieję, że pan tutaj wyjaśni, że probiotyki dostępne na rynku, bo pan i ja wiemy też o badaniach, o wynikach jak gdyby kontroli NIK, są tak niskie, albo zupełnie ich nie ma, albo co gorsze, co usłyszeliśmy też, że znaleziono też tam bakterie kałowe. Tak, chorobotwórcze. Tak. No, to jest taki wskaźnik, który mówi, ile jest, to jest dokładnie jednostka tworząca kolonię, czyli ile tych bakterii jest w danym produkcie. Jeżeli jest zbyt mało, no to mamy właśnie bardzo skąpą ilość, która nie może wystarczyć przy kolonizacji jelita. Trzeba było tego bardzo dużo spożywać. Słyszałem o tej kontroli NIK-u, o której pani mówi, miałem okazję oglądać raport z tej kontroli. I rzeczywiście większość tych probiotyków dostępnych w aptekach nie spełniała kryteriów. To były mało wartościowe, niektóre zupełnie bezwartościowe, a niektóre, tak jak pani mówi, były skażone chorobotwórczymi bakteriami kołowymi, co wpłynęło na to, że były kierowane wnioski do prokuratury, no ponieważ wiele osób kupowało te probiotyki w aptece i mogło dojść do zatrucia. Więc tutaj trzeba korzystać z produktów naprawdę sprawdzonych, przebadanych. Ja myślę, że na rynku jest wiele takich. No, powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że nie wszystko, dzisiaj to jest tak, co najtańsze. Nie wszystko, co najtańsze jest dobre, bo wyprodukowano dla takiej firmy, czy dla takiej, już nie będę używał tutaj nazw hipermarketu, prawda? Jeżeli produkcja jest na odpowiednim poziomie finansowym, a cena produktu jest dużo niższa niż cena produkcji, no to wiadomo, że to nie może być dobre. No, ja myślę, że dzisiaj na szczęście wiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że to nie cena determinuje decyzję, czy kupić dany produkt, czy nie kupić. Że te najtańsze zwykle nie mogą być dobre. Co nie znaczy, że wszystkie drogie są dobre. Oczywiście tu trzeba naprawdę dobrego rozeznania. Czyli tak, po pierwsze by trzeba sprawdzić po prostu, czy firma ma certyfikaty, czy Oczywiście, robi badania, tak. Czy to nie jest taka Oczywiście, firma, tak. która w kuchni, brzydko mówiąc, produkuje te suplementy. Jak najbardziej. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby sprawdzać i kupować to, co jest przebadane,
co posiada wszystkie najważniejsze certyfikaty światowe i wtedy mamy gwarancję, że to jest dobre, że wpływa na nasze zdrowie. Czy to dotyczy bakterii, czyli probiotyków, czy wszystkich innych suplementów, zawsze te certyfikaty i te badania na pacjentach są szalenie ważne. Ale jeżeli już znajdziemy taką firmę i mamy sprawdzone te, no w tym wypadku probiotyki, to rozumiem, że ten wskaźnik CFU jest istotny, bo on pokazuje, ile tych... Tak, tam jest podane, ile tych bakterii jest na przykład w jednej kapsułce i jaki rodzaj bakterii, prawda? To jest szalenie ważne właśnie, żebyśmy mogli sobie... Ja myślę, że inaczej to jest przy profilaktycznym przyjmowaniu, inaczej kiedy byliśmy chorzy, kiedy mieliśmy biegunki, kiedy byliśmy leczeni antybiotykami. Wiadomo, że antybiotyk niszczy florę bakteryjną jelit i wiele jest takich sytuacji, w których ta odbudowa flory bakteryjnej trwa od kilku miesięcy, nawet do roku po leczeniu antybiotykami. Ubolewam, że tak często i łatwo nieraz zleca się antybiotykoterapię bez wstępnych badań, czy jest to infekcja bakteryjna, czy wirusowa. W przypadku takich spraw infekcyjnych, przeziębieniowych, najczęściej są to infekcje wirusowe, a bardzo często są stosowane antybiotyki, które absolutnie nie pomogą przy infekcji wirusowej, natomiast robią wiele spustoszenia w organizmie. To, co pani na początku powiedziała, że dzisiaj się, znaczy może dzisiaj już jest ta świadomość trochę inna, ale po wynalezieniu antybiotyków to było hura, niszczymy wszystkie bakterie, no ale to było wylewanie dziecka z kąpielą. Dlatego, że osoby, które mają florę bakteryjną, nawet patologiczna flora bakteryjna, jeżeli jest dużo saprofitycznej flory, to ta patologiczna nie może się za bardzo namnażać na zasadzie konkurencji. Po prostu te wszystkie bakterie mają jakąś rolę do spełnienia w organizmie. Natomiast jeżeli my zniszczymy antybiotykami tą saprofityczną, bardziej delikatną florę bakteryjną, a pozostaną bardziej chorobotwórcze bakterie patologiczne, one się rozmnażają i dopiero wtedy jest cały embaraz. No to jeżeli wspomniał już Pan tutaj o antybiotykach, to pytanie takie, czy powinniśmy, wiedząc, że lekarz nam zapisuje antybiotyk, powinniśmy od razu z antybiotykiem zacząć probiotyki, bo często ludzie czekają, aż skończą terapię antybiotykami i dopiero wtedy zabierają się za probiotyki. To nie jest jednoznaczne, ponieważ z jednej strony mówi się, że badania naukowe nie wykazały różnicy między pacjentami, którzy nie biorą probiotyków, a stosują antybiotyk, a między pacjentami, którzy równocześnie biorą probiotyki, że jeśli by doszło do jakichś powikłań, na przykład biegunek bakteryjnych, myślę, że głównie tu chodzi o tą bakterię Clostridium difficile, więc tutaj nie stwierdzono takich różnic. Niemniej to może wiązać się z jakością tych probiotyków, bo jeżeli większość, jak słyszeliśmy, jest bezwartościowych, a takimi dysponujemy, czy w szpitalu, czy jak przepisujemy pacjentom na receptę, no właśnie do tych pacjent ma dostęp, no to może nie być tej skuteczności. Natomiast nie wiem, czy były robione takie badania z sprawdzonymi najwyższej jakości probiotykami. Być może te statystyki byłyby inne, ale jeżeli już bierzemy nawet antybiotyki, to wiadomo, że one niszczą na co dzień tą florę bakteryjną, więc warto w kilka godzin po zażyciu antybiotyku zażywać probiotyki. Zanim zostaną zniszczone, to część tam w tym jelicie pozostanie, oczywiście wtedy w większej ilości. Natomiast po zakończonej antybiotykoterapii jak najbardziej to odbudowywanie, ponieważ pamiętajmy, jeżeli została patologiczna flora bakteryjna w jelitach, a ta dobra została wyeliminowana, no zanim organizm w jakiś sposób stanie na nogi, zanim ta flora bakteryjna się odbuduje, to mamy możliwości zachorowania poprzez rozmnażanie tych patologicznych bakterii, które nie zginęły. A co z dziećmi, panie doktorze? Od kiedy dzieci, ja myślę tutaj o bardzo małych dzieciach, bo trzeba obalić mit, niektóre mamy myślą, że jeżeli one zażywają probiotyki, to one przez pokarm, karmiąc piersią, dostarczają też to dzieciom. A to chyba nie do końca jest to tak. To znaczy nie tak, ale szalenie ważna jest flora bakteryjna jelit u mamy, która nosi pod sercem dziecko, dlatego że wpływa to na przykład na układ immunologiczny. I ten układ immunologiczny dostarcza odpowiednich przeciwciał. Gdy dziecko się rodzi, to wiadomo, że przeciwciała IgG przechodzą z krwią do organizmu dziecka. Predysponuje to do odpowiednich działań, odpowiednich ochronnych funkcji organizmu. Ważniejszy jest sposób porodu, bo jeżeli dziecko się rodzi drogą naturalną, to zakaża się od razu florą bakteryjną jelit, która jest w drogach rodnych i w końcowym odcinku przewodu pokarmowego i te dzieci mają mniejsze szanse na wystąpienie pewnych schorzeń.
Natomiast dzieci urodzone drogą cesarskiego cięcia są narażone na więcej chorób. I tu są takie różne badania, które mówią, że większy procent chorób alergicznych, autoimmunologicznych, różnych obniżeń odporności. Dlatego powinniśmy od razu dzieciom te probiotyki podawać. Na przykład można wysypywać z kapsułki na brodawkę słodkową mamy. Pamiętajmy, że tak, to jest właśnie ta mikrokapsularyzacja i wtedy dziecko ssąc pierś równocześnie dostarcza do organizmu te bakterie. To jest szalenie ważne, ponieważ będzie to wpływało na zmniejszenie zachorowalności tych dzieci. Mało tego, probiotyki u dzieci wpływają na odpowiedni poziom funkcjonowania, jakość układu odpornościowego, na hamowanie chorób autoimmunologicznych. To jest po prostu podstawa. Bez saprofitycznej flory bakteryjnej jelit mamy bardzo kiepską jakość życia i jesteśmy narażeni na wiele chorób, więc czy to jest dziecko, czy to jest osoba dorosła, to powinniśmy o tej florze bakteryjnej jelit pamiętać. A słyszał pan może o czymś, że przy odpowiedniej ilości dobrych bakterii jesteśmy w stanie pomóc malutkim dzieciom przy żółtaczce? To znaczy tak, odpowiednia flora bakteryjna jelit bierze udział w procesach przemian biochemicznych bilirubiny. I jeżeli jest odpowiednia ilość saprofitycznych bakterii, które wspomagają te procesy biochemiczne, to możemy skrócić okres tej fizjologicznej żółtaczki noworodków jak najbardziej. Są takie badania. Więc to też jest jeden z argumentów, że powinniśmy zadbać o tą florę bakteryjną jelit. A słyszał pan o tym, ile jest potrzeba bakterii dobrych, żeby zawalczyć z tym takim bardzo popularnym ostatnio grzybem, z grzybem Candida? To znaczy bakterie działają konkurencyjnie w stosunku do Candida. Też trzeba powiedzieć, że pewna ilość Candidy jest potrzebna i swoją rolę odgrywa w naszym jelicie. Oczywiście problem zaczyna się wtedy, kiedy jest nadmierny rozwój grzybów, ale właśnie to po antybiotykach mamy taką tendencję, że skoro niknie flora bakteryjna, namnażają się grzyby na zasadzie konkurencji. To coś mówili o innych rodzajach bakterii. Więc tutaj podawanie saprofitycznej flory bakteryjnej poprzez dobre probiotyki jest czynnikiem ograniczającym rozwój kandyda. Trudno mi powiedzieć, bo nie spotkałem jakichś konkretnych ilości, ile tego trzeba. Ja myślę, że trzeba tutaj klinicznie patrzeć. Jeżeli jest antybiotykoterapia, to większe ilości probiotyków powinniśmy podawać. Jeżeli są jakieś problemy z przewodem pokarmowym, czy mamy objawy grzybicy, to wtedy większe ilości. I nawet po okresie wyzdrowienia przez miesiąc, dwa możemy większe ilości podawać, potem stopniowo redukować, ale nie rezygnować całkowicie. Ja na przykład profilaktycznie jedną kapsułkę dziennie biorę od kilku lat codziennie. A proszę mi powiedzieć, bo ostatnio spotkałam się ze znajomą, która ma małe dziecko i to dziecko nie wypróżnia się codziennie. Brak stolca, lekarz stwierdził, że a przy małych dzieciach to jest możliwe i to jest, nie trzeba się tym martwić, ale dla mnie to zabrzmiało słabo. To znaczy, na pewno są jakieś zaburzenia funkcjonowania przewodu pokarmowego. Być może, że jest to właśnie ta dysbakterioza, czy dysbioza, jak to się nazywa. Jeżeli jest prawidłowa flora bakteryjna, to lepiej przebiegają te czynności fizjologiczne i obserwujemy to u dorosłych, więc sądzę, że tak samo i u dziecka. Ja myślę, że warto zadbać o tę odpowiednią florę bakteryjną i zobaczyć, co się będzie działo. Chyba, że są jakieś inne, na przykład anatomiczne przyczyny, no tutaj by trzeba było zrobić jakieś badanie, jeżeli by uzupełnianie flory bakteryjnej jelit nie pomogło, no to warto byłoby jakieś zrobić badanie. Czyli można od tego zacząć po prostu, nie czekać. Zawsze od tego zacząć. I tutaj nie mamy też, nie trzeba się bać, że my przedawkujemy przy takim małym dziecku, prawda? Znaczy wiadomo, że nie damy mu 10 kapsułek, oczywiście, ale... no właśnie to chciałam powiedzieć, ale myślę, że... Przy zdrowym rozsądku nie jesteśmy w stanie tego przedawkować. Chyba nie, jeżeli... takie jak ja na przykład byłem tam 3,5 miliarda w jednej kapsułce, to spokojnie można nawet co drugi dzień dziecku podać i nie powinno być żadnego problemu. A proszę powiedzieć, bo wspomniał pan o dysbiozie. Jak to można zbadać? Można zbadać? Na podstawie raczej objawów klinicznych, bo dysbioza to jest tak, w zasadzie tu są takie dwa określenia, które się mieszczą pod tym słowem, albo zaburzenia flory bakteryjnej jelita grubego, no bo tam głównie toczą się te procesy rozwoju bakterii, walki konkurencyjnej jednych z drugimi, ale też może być nadmiar tych bakterii, które się dostają do jelita cienkiego i tam mogą też powodować różne procesy patologiczne. Ja sądzę, że tutaj powinniśmy właśnie tak w sposób racjonalny do tego podejść, to znaczy zdarza się, że po przyjmowaniu probiotyków
może się nasilić biegunka. Pytanie, czy to jest wynik przedawkowania, czy też może się na przykład zaczynać oczyszczać jelito, może się po prostu zmieniają warunki fizjologiczne tego jelita. Ja myślę, że jeżeli mówimy o zdrowym odżywianiu, tak jak wspominaliśmy wcześniej o piciu kwaśnego mleka, o jedzeniu kiszonych ogórków, kapusty, ci ludzie byli zdrowi, prawda? Nie mówiło się o tym, że przedawkują, prawda? Że pewnie, że może być osobnicza nietolerancja na przykład mleka i ktoś będzie miał biegunkę. Tutaj musimy zwrócić uwagę na to, czy jeżeli mamy jakieś zaburzenia funkcjonowania przewodu pokarmowego, na przykład biegunki, czy nie jest to reakcja na jakiś pokarm, którego nie tolerujemy. To jest taki bardzo złożony problem. No ja, jeżeli byśmy badali, czy jest jakaś flora bakterii na wielitach, no zawsze, jeżeli robimy wymazy na przykład, czy badanie posiewu kału, no to mamy informację najczęściej, że nie stwierdzono patologicznej flory bakteryjnej. Nieraz możemy się spotkać z opisem, że jest tylko fizjologiczna flora bakteryjna. Ja nie wiem, czy ilościowo to badam. Ja się w zasadzie nie spotkałem z takimi badaniami, przynajmniej u nas na oddziale chorób zakaźnych nie robimy takich badań. Ale ja myślę, że to wszystko tak zdroworozsądkowo. Na pewno probiotyki powinniśmy brać przy antybiotykoterapii czy przy biegunkach w większych ilościach. Potem stopniowo można to zmniejszać, ale w takich fizjologicznych ilościach, tam jedna kapsułka dziennie, to naprawdę jest to wskazane. Zresztą muszę powiedzieć, że ostatnio mieliśmy bardzo dużo takich nawrotowych biegunek na oddziale, gdzie pacjenci byli leczeni tymi probiotykami, no tymi, jakimi są dostępne, o których Najwyższa Izba Kontroli powiedziała, że w większości nie spełniają kryteriów zdrowego produktu. No i bardzo często ci pacjenci nawracali po tych biegunkach półtora tygodnia, dwa, kiedy proponowaliśmy probiotyki dobre, przebadane, to te problemy się kończyły. Pacjenci szybciej zdrowieli, na co są badania naukowe, że te dobre probiotyki przy biegunkach takich przewlekłych mogą nawet o trzy czwarte skrócić czas leczenia i myśmy tak obserwowali. Więc po pierwsze te biegunki skracały czas swojego trwania, po drugie pacjent po wypisie do domu nie wracał. Oczywiście no, niektórzy uważali, że już nie muszą brać probiotyków, zaniechali, a pamiętajmy, że zanim się odbuduje ta flora bakteryjna, nieraz potrzeba paru miesięcy i zdarzały się pojedyncze nawroty, że pacjent może to zaniedbał troszeczkę i też wracał. Więc ja tutaj staram się uwrażliwić ludzi na to, że to jest takie działanie profilaktyczne, no ale też nie tylko, no bo probiotyki to jest też i lecznicze działanie. Jeżeli zwalczamy na zasadzie konkurencji patologiczną florę bakterią, to jest to rodzaj terapii. A jeżeli chodzi o nadwagę, która staje się, obawiam, już naszym problemem społecznym powoli, to tutaj też mikrobiom ma znaczenie? Były takie badania, o ile pamiętam, na szczurach, że gdy podawano odpowiednią florę bakteryjną przeszczepioną z jelit szczurów, które nie miały nadwagi, to zaczęła się utrata wagi, więc odpowiedni rodzaj flory bakteryjnej może mieć swój udział w predysponowaniu do nadwagi. I takie badania widziałem, ja już nie potrafię w tej chwili z pamięci przytoczyć, gdzie były robione, ale miałem to niedawno na biurku, widziałem, analizowałem to. Cudowna dawka informacji, cudowna dawka wiedzy. Musimy niestety kończyć. Ja mogę powiedzieć tyle. My od ponad 3 lat przyjmujemy suplementy, o czym głośno oczywiście mówię. Mamy sprawdzoną firmę, polecam Nature Sunshine, bo o tym mówię oczywiście przy każdej okazji. I uważam, że raz, że regularne spożywanie probiotyków jest istotne, ale dwa, nasza dieta, czyli żeby utrzymać tą florę bakteryjną, która dostarczona do naszych jelit ma się tam też rozwijać i namnażać, więc polecam Wam bardzo, żebyście zadbali o tą florę bakteryjną, a Panu bardzo dziękuję za ten cudowny wykład. Dziękuję za zaproszenie jeszcze raz.